Cześć, witam Was, z tej strony Grzysik z Autoturbo. Nie miałem robić filmu na ten temat, ale chcę szybko wyjaśnić jedną kwestię, a mianowicie na ostatnich wykładach osoba zapytała się mnie, czy przeprowadzamy jakiś egzamin wewnętrzny, bo znajomy robił kurs w innym ośrodku i takiego czegoś no, nie miał. Jak stałem, tak usiadłem. Odpowiadam Wam wszystkim... Na to pytanie każdy liczący się ośrodek jest zobowiązany przeprowadzić egzaminy wewnętrzne, praktycznie na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. I to nie jest, widzi się, ośrodka, ale prawny obowiązek. Wiecie, coraz częściej widzę, że szukacie ośrodka, który no nie prowadzi wykładów. O czym mówiłem w innym materiale, jak coś to odsyłam do karty tutaj. Zdarza się także, że szukacie ośrodka, gdzie nie przeprowadza się egzaminu wewnętrznego. Idziecie do takiego ośrodka bez egzaminu wewnętrznego, co później ma to swoje odzwierciedlenie w tym państwowym egzaminie teoretycznym. A dlaczego? No Po pierwsze, ośrodek nie zmobilizował was do nauki, no ale jak mógł to zrobić? Nie przeprowadzając ani wykładów, ani Egzaminu wewnętrznego. I, I właśnie dlatego często nie macie pojęcia, jak wygląda państwowy egzamin teoretyczny. Tutaj mam na myśli przede wszystkim, że nie wiecie, z ilu pytań składa się egzamin, ile trwa taki egzamin, ile jest prawidłowych odpowiedzi, ile trzeba mieć punktów, by zdać egzamin, i ogólnie nie potraficie poruszać się w tym całym systemie egzaminacyjnym. Po drugie, Często w niektórych ośrodkach wewnętrzny egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w stylu: rób tyle razy test, aż zdasz. A jak cenny czas instruktora się kończy, to pomaga wam wtedy zdać. No, na pierwszy rzut oka super, nawet super instruktor, no nie? Ale to chyba nie tędy droga. Po trzecie, niektóre ośrodki robią jeszcze inaczej. Instruktor mówi wam, zrób test w domu. Jak zdasz, to prześlij mi zdjęcie lub print screena na maila lub na komórkę z wynikiem oczywiście no, pozytywnym. No, kolejny taki łatwy sposób, ale czy tak naprawdę uczciwy? Czy ten egzamin jest samodzielny? No właśnie, pamiętajcie, egzamin wewnętrzny. To taki ostatni krok przed egzaminem państwowym. Idąc do ośrodka na taki egzamin wewnętrzny, wiecie, że musicie no, liczyć sami na siebie. Na pewno trzeba będzie przygotować się na lekki stres. To jest oczywiste, normalne, ale to właśnie ma odzwierciedlać. Sytuację, jaka będzie na tym egzaminie państwowym. Wtedy będziecie wiedzieć na 100%, czy poradzicie sobie ze stresem i czy jesteście już gotowi na zdanie egzaminów państwowych. Wiecie, myślenie, że lepiej nie mieć egzaminu wewnętrznego jest bardzo krótkowzroczne. Dlaczego? No Uważam, że nie zdawając egzaminu wewnętrznego w ośrodku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że no to odbije się wam niebawem z negatywnym skutkiem już na egzaminie państwowym. Tak, na koniec. Jeżeli podejdziecie odpowiedzialnie do tematu prawa jazdy, to będziecie na pewno szukać takiego ośrodka, gdzie wszystko jest zgodne z prawidłowym przeprowadzeniem szkolenia, które jest oczywiście zakończone. Egzaminem. Może się powtórzę, wybierajcie mądrze, a prawo jazdy robicie przede wszystkim dla siebie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że każdy no, wyciągnie wnioski i nie będzie zdumiony, że my w Autoturbo przeprowadzamy egzaminy wewnętrzne. Trzymajcie się ciepło, widzimy się na wykładach i na jazdach. Cześć!